Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, Studio Rzeczpospolitej. Wita Państwa Marcin Piasecki, jest ze mną gość pan dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Erasmus+, i Europejskiego Korpusu Solidarności. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, porozmawiamy o kwestiach związanych z integracją uchodźców, również w tym wymiarze edukacyjnym. Proszę mi powiedzieć, co Państwa Fundacja robi w tym zakresie? No, nasze portfolio działań w tym zakresie jest spore, ponieważ obsługujemy programy unijne, a jakby w ich DNA wpisane są tego typu działania. Natomiast tutaj oczywiście ze względu na oczywiste rzeczy, przede wszystkim na pierwszy plan wysuwa się pomoc Ukrainie i Ukraińcom, czyli mówimy o tej pomocy na poziomie indywidualnym. I tutaj zakres naszych działań jest dosyć spory. To znaczy bardzo szybko, z jednej strony bardzo szybko Komisja Europejska zadziałała i wpisała też do funkcjonującego już w tej perspektywie finansowej programu, mimo że zawsze ta struktura tego programu jest dosyć sztywna, ale dosyć szybko Komisja Europejska odpowiedziała tu na potrzeby i możemy wykorzystywać te środki Erasmusa, to znaczy nie tyle my, co bezpośrednio beneficjenci, czyli uczelnie, szkoły, na rzecz właśnie wspierania uczniów, studentów z Ukrainy. Taki ciekawy przykład to jest właśnie wspieranie studentów. Polega to na tym, że uczelnie, które w Polsce, wszystkie uczelnie mają kontrakty erasmusowe, mają kartę Erasmusa i korzystają z klucza z tych środków, mogą część tych swoich środków przeznaczonych na wyjazdy studentów polskich za granicę przeznaczyć właśnie na wspieranie studentów z Ukrainy, którzy obecnie tutaj u nas przebywają. To nie jest jakby uszczuplenie tak naprawdę tych budżetów, ponieważ budżet Erasmusa z roku na rok drastycznie wzrasta, zgodnie zresztą z planem przyjętym przez Komisję Europejską parę lat temu, a poza tym jeszcze po pandemii wracamy do tej skali wyjazdów polskich studentów. Dopiero próbujemy wracać do tej skali sprzed pandemii, a więc jakby te środki są i można je wykorzystywać. I tu jeszcze tylko dodam, jak ważne to jest jakby w takim szerszym kontekście, ponieważ uczelnie ukraińskie, czy też ich rektorzy tych uczelni troszeczkę się denerwują, kiedy tracą studentów. Właśnie, zabieramy im studentów. No właśnie, Erasmus jakby jest tu odpowiedzią, ponieważ dzięki temu, że możemy z tych studentów ukraińskich, którzy są obecnie w Polsce, przemianować ich na Erasmusów, czyli to oznacza, że oni dalej są jakby związani ze swoją macierzystą uczelnią na Ukrainie. Tutaj mogą przebywać na zasadach Erasmusa aż nawet do 2 lat, bo tutaj też Erasmus się troszkę pod tym kątem zmienił. A więc mówiąc krótko, mogą tutaj kontynuować studia, mogą tutaj się rozwijać, ale jednocześnie ukraińska uczelnia ich nie traci, bo oni po tym okresie do 2 lat, w zależności od tego, ile sobie tam wybiorą, mogą spokojnie wrócić na uczelnię ukraińską macierzystą. A więc to jest jakby takie rozwiązanie, które nie drenuje, tak, nie wprowadza tego efektu drenażu mózgów. Uczelnie ukraińskie budują też jednocześnie potencjał. My też jako polskie uczelnie, jako polska gospodarka też z tego czerpiemy, bo ci studenci potem wrócą na swoje uczelnie, będą odbudowywać Ukrainę, wejdą na rynek pracy. Pozostaną tutaj relacje, pozostaną linki, nie tylko te uczelniane, ale też również i z biznesem, także ze wszech miar bardzo dobre rozwiązanie. A proszę mi powiedzieć, na czym konkretnie polegają te programy? Właśnie na wyjazdach, tak jak przede wszystkim Erasmus, czy jeszcze są innego rodzaju aktywności? To był jeden z przykładów, który podałem, ale mamy też program Szansa. Dostaliśmy my jako Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, dostaliśmy taki duży grant z Ministerstwa Funduszy. Realizujemy projekt, który nazywa się Szansa. Jest to projekt, w ramach którego wypracowaliśmy modele do szkoleń właśnie obcokrajowców, głównie właśnie Ukraińców. To są szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji w takich podstawowych kompetencjach. Jak się poruszać w Polsce, jak zapisać dzieci do szkoły, jak załatwiać sprawy. To jest dla dorosłych, tak? Dla dorosłych. Programy dla dorosłych. Tak, szczególnie dla tych, dla Ukrainek, które wychowują tutaj samotnie dzieci. To jest też nauka języka polskiego. To są wszelkiego rodzaju takie kompetencje podstawowe, które przydadzą się, że do asymilacji trudno powiedzieć, ale do pewnego przynajmniej tymczasowego funkcjonowania w naszym społeczeństwie.
no w nadziei, że potem te kompetencje się potem też również przydadzą im, jakby w przyszłym życiu być może będą chciały wrócić. Również wspieramy, to z kolei już nie my realizujemy te projekty, ale dajemy finansowanie na takie projekty. Taki fajny też przykład, szkolenie kobiet z Ukrainy w różnym wieku, z różnych profesji, ale podnoszenie ich kompetencji cyfrowych. No, chcemy tutaj jakby wpisać się w taki trend budowania takiego potencjału cyfrowego, przynajmniej od strony kompetencyjnej tej przyszłej Ukrainy. Część z tych osób będą miały, powiedzmy, podstawowe takie cyfrowe kompetencje, ale na przykład bardzo potrzebne w obsługiwaniu, na przykład, nie wiem, no, różnych baz danych w bankach czy w urzędach, ale część z tych osób być może w tej upgrade'owaniu swoich kompetencji pójdą dalej, mają takie predyspozycje i zostaną jakby wysokiej klasy specjalistkami od wysokich technologii, co jest bardzo ważne dla przyszłej Ukrainy. To już tak może bardzo, bardzo jakby patrzymy w przyszłość, ponieważ Ukraina, no, jako kraj będący w pewnym takim środowisku dość wrogim, tak, no, granicząc wiadomo z Rosją, będzie musiała zbudować jakiś taki model biznesowy, na przykład właśnie oparty o wysokie technologie, podobnie jak to jest na przykład z Tajwanem, z Południową Koreą, z Izraelem. To są kraje, które też funkcjonują w takim wrogim otoczeniu, postawiły na wysokie technologie i dobrze sobie radzą. A proszę mi powiedzieć, jakie jest zainteresowanie ze strony uchodźców, gości z Ukrainy tymi programami, o których Pan mówi? Nasze programy nie są programami już niszowymi, tak jak to kiedyś bywało, ponieważ, tak jak powiedziałem, jesteśmy właściwie w każdej uczelni, więc praktycznie wszyscy studenci potencjalnie, którzy przebywają na jakiejkolwiek uczelni w Polsce, mogą z tego korzystać. Jeżeli chodzi o te projekty czy te właśnie doskonalenia zawodowego czy wyposażenia osób z Ukrainy w podstawowe kompetencje, skala ich i zakres to są tysiące osób, a więc można powiedzieć, że możemy już mówić o pewnej powszechności tych działań. A jeżeli do tego dodamy jeszcze to, że no nie jesteśmy jedyną instytucją, która pod tym kątem wspiera Ukraińców, to myślę sobie, że każdy tutaj, każdy, kto jest w potrzebie, na pewno znajdzie coś dla siebie. Jesteście zaangażowani również w inicjatywę, w konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Co to jest za mechanizm, co to jest za projekt? To jest międzyrządowy projekt, tak jak mam dobrze znana pewnie już wszystkim wymiana polsko-niemiecka, która funkcjonuje w Polsce od ponad 20 lat. Na wzór tego 6 lat temu powstał w Polsce taki właśnie Fundusz Wymiany Polsko-Ukraińskiej. To są takie projekty między szkołami, między organizacjami młodzieżowymi, między uczelniami, gdzie młodzi ludzie wspólnie po prostu realizują jakiś projekt, na przykład upamiętniają miejsca pamięci narodowej, robią na przykład, zbierają informacje o takich miejscach, dbają o te miejsca, albo wspólnie realizują jakiś projekt artystyczny, jakieś wspólne występy, jakieś wspólne przedstawienia, różnego rodzaju projekty. To wszystko, czym się interesuje i zajmuje młodzież, czy też na przykład tworzenie jakichś fajnych, ciekawych, wspólnych materiałów do edukacji nieformalnej dla młodzieży, która się spotyka i jakieś podejmuje różne ciekawe działalności. Ten program już funkcjonuje od jakiegoś czasu. Dzięki temu stworzyliśmy naprawdę bardzo dobre relacje z administracją ukraińską, tak szeroko pojętą. I dzięki temu między innymi dość sprawnie mogliśmy, też się włączyliśmy w taką akcję sprowadzenia do Polski ze Lwowa chorych dzieci na raka. Właśnie dzięki tym relacjom i z administracją ukraińską, i z rządem ukraińskim, ale także i też na takim poziomie właśnie lokalnym, regionalnym, posiadając te wszystkie kontakty i doświadczenia, mogliśmy dość szybko i sprawnie też taką akcję przeprowadzić. Więc to jest dość ciekawy program, mimo że w ramach tego programu rocznie finansujemy tylko, powiedzmy, około 50-70 projektów, no, takich lokalnych, młodzieżowych, to jednak ten program pozwolił nam na zbudowanie bardzo dobrych relacji ze stroną ukraińską. Jeszcze chciałbym, żebyśmy porozmawiali o jednym projekcie dotyczącym ukraińskich matek z dziećmi. Na czym polega ten projekt? Tak, to jest ten projekt w ramach szansy, o którym mówiłem. No tak, ale specjalnie dedykowany. Ale też tak, ale też specjalnie taka odnoga dedykowana dla matek z dziećmi. Kolejny jeszcze przykład, o którym nie wspomniałem, to też my jesteśmy operatorem funduszy norweskich.
i w ramach programu edukacja tutaj też jest taka część, taki komponent i projekt, gdzie w ramach obozów letnich też dla tych osób oferujemy różnego rodzaju szkolenia, przystosowania się do życia w Polsce i jakiegoś funkcjonowania. Także no, zakres jest naprawdę dosyć szeroki. A czy będzie jeszcze większy? Myślę, że tak, dlatego że program Erasmus Plus się jakby poszerza, jeżeli chodzi o budżet i w swojej ofercie, ale nie do końca, ponieważ jest to jakby ta Ukraina pojawiła się jako nowy element w tymże programie, a tutaj, że tak powiem, no, liczymy na aktywność naszych beneficjentów, bo to nie my realizujemy jakby te poszczególne projekty, tylko dajemy dofinansowanie, więc szkolimy też uczelnie, szkolimy różne organizacje, jak jeszcze lepiej korzystać z tych środków, żeby je wykorzystywać, no też jeżeli chodzi o lokalne potrzeby, bo te skupiska Ukraińców są w różnych miejscach Polski, no nam byłoby trudno to robić z poziomu centralnego, ale przekonujemy naszych beneficjentów, żeby z tego korzystać, a więc tu skala będzie jeszcze większa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Erasmus Plus i Europejskiego Korpusu Solidarności. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję.